Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji bardzo ciekawego dekodera. Jest to z Gemma H8-2H. O ten dekoder dużo osób pytało, prosiło o recenzję tego urządzenia. Jest to dekoder pracujący pod kontrolą systemu Linux, jak widzicie Enigma 2. Dekoder do odbioru kanałów telewizji naziemnej w standardzie DVB-T2, ale również kanałów telewizji satelitarnej. No i też dostęp do alternatywnych form odbioru kanałów telewizyjnych, ale to już jest temat osobny dla użytkowników, którzy znają system Linux w tego typu urządzeniach, znają oprogramowanie OpenATV i tak dalej. My dzisiaj skupimy się głównie na odbiorze telewizji naziemnej, tym nowym systemie DVB-T2. Na początek chciałem, żebyście szybko zapoznali z zawartością zestawu i jak widzicie w tym szarym opakowaniu mamy dekoder, mamy pilota zdalnego sterowania, zasilacz, przewód HDMI oraz instrukcję obsługi. Zacznijmy może od samego dekodera. Zobaczcie, urządzenie bardzo dobrze wykonane. Konstrukcja tutaj z tworzywa sztucznego, ale zobaczcie, wysoki dekoder, dużo miejsca wewnątrz, bardzo dobre chłodzenie, dużo otworów wentylacyjnych, obudowa niepalcująca się, łatwy w utrzymaniu, dobrze się też prezentuje pod względem wyglądu. Na froncie oczywiście logo z Gemma, model dekodera. W tym miejscu mamy odbiornik pilota, jest też taki wyświetlacz, zaraz go dokładnie zobaczycie. Od spodu mamy metalową obudowę, miękkie nóżki, nie rysujące powierzchni. Boczne krawędzie, jak widzicie, są puste. No i wszystkie złącza znalazły się na tylnym panelu tego dekodera. No i teraz może sobie tutaj zobaczmy po kolei. Od lewej strony wejście zasilania. 12V 2A to jest właśnie ten zasilacz z okrągłą końcówką. Przycisk on-off, czyli mechaniczny przycisk do włączenia, wyłączenia zasilania tego dekodera. Dwa wejścia, tuner A, czyli tuner telewizji satelitarnej oraz tuner B, czyli tuner telewizji naziemnej. Wyjście HDMI, wejście USB 2.0 do podłączenia jakiegoś dysku zewnętrznego, wejście sieciowe Ethernet do podłączenia internetu, no i czytnik, jak widzicie, slot na karty dostępu warunkowego do płatnych telewizji. Ok, tyle konstrukcyjnie tutaj, jak widzicie. Dekoder nie ma wbudowanego Wi-Fi, natomiast może korzystać z zewnętrznych anten Wi-Fi podłączonych na przykład do złącza USB 2.0. Jeżeli chodzi o pilota zdalnego sterowania, konstrukcja znana z innych dekoderów marki z Gemma. Moim zdaniem bardzo dobrze wykonany pilot, jak widzicie od góry blok przycisków numerycznych, główny joystick do zarządzania sterowania tym pilotem, przyciski info, EPG, exit oraz back wokół joysticka, menu poniżej, oczywiście regulacja dźwięku, zmiana kanałów na tych przyciskach podłużnych, funkcje tutaj multimedialne od dołu, przyciski te kolorowe do zarządzania funkcjami właśnie głównie systemu Enigma 2 Linux. No i jeżeli chodzi o wykonanie, przyciski podgumowane, duże, dobrze działające, natomiast jak słyszycie, delikatnie klikające. Zanim sobie przejdziemy do podłączenia tego dekodera, to jeszcze kilka informacji ze sklepu MultiClick, z którego sprowadziłem ten dekoder do recenzji. Przede wszystkim tutaj macie cenę, obecnie dekoder jest dostępny w promocji, cena 225 zł. No i co ważne, jeżeli kupujecie w sklepie MultiClick, to dostajecie od razu ten dekoder z zainstalowanym oprogramowaniem OpenATV w wersji 7.2 z wszystkimi niezbędnymi wtyczkami, takimi jak OSCAM, MyUpdater, mamy też już wgrane polskie listy kanałów oraz aplikację E2 iPlayer. Teraz zobaczcie tutaj, jeżeli chodzi o parametry techniczne tego dekodera, to na pokładzie jest szybki dwurdzeniowy procesor HiSilicon H3716MV430, do tego 512 MB pamięci RAM oraz 512 MB pamięci flash. O wejściach Wam już wspominałem, natomiast tutaj jedna uwaga odnośnie tego wejścia ethernetowego, sieciowego. Z tego co udało mi się dowiedzieć, w dekoderze jest karta 100 megabitowa, czyli nie jest to karta gigabitowa, natomiast do telewizji powinna Wam bez problemu wystarczyć.
Jeżeli chodzi o pozostałe wtyczki, które są już zainstalowane domyślnie przez sklep, to tutaj macie listę tych wtyczek, czyli E2i Player, czyli ten dawny IPTV Player. Mamy wtyczkę do aktualizacji listy kanałów, mamy radia internetowe, dostęp do dekodera przez www dzięki OpenWBIF. Mamy dostęp do ustawień OSCAN z poziomu przeglądarki. Mamy ustawienia transkodowania, na przykład dla DreamDroid. To są oczywiście już informacje dla użytkowników nieco bardziej zaawansowanych. No i mamy też dużo dodatków, wtyczek, które są już zainstalowane przez producenta. Tutaj macie też hasło dostępu, jeżeli chodzi o dostęp do urządzenia przez FTP, przez Telnet, więc wszystkie informacje tutaj się znalazły. Więc jak widzicie, urządzenie jest już wstępnie skonfigurowane i przygotowane do pracy. No i teraz możemy już przejść do podłączenia dekodera do telewizora. I teraz zobaczcie, ja sobie podłączyłem tutaj już internet przewodowo. Podłączyłem pendrive'a, na którego będziemy mogli na przykład nagrywać materiały wideo. Przewód HDMI podłączony do telewizora. Przewód antenowy od telewizji naziemnej. Gdybyście chcieli odbierać też kanały telewizji satelitarnej, to oczywiście tutaj do tego drugiego złącza podłączamy też antenę satelitarną. No i ewentualnie kartę dostępu warunkowego do płatnych telewizji, jeżeli taką dysponujecie. I tak naprawdę to jest wszystko, jeżeli chodzi o podłączenie. Teraz może zobaczmy sobie, jak wygląda soft, oprogramowanie, wyszukiwanie kanałów telewizji naziemnej oraz działanie samego dekodera. I teraz jak widzicie, dekoder nam się uruchomił. Mamy tutaj dostępny ten system OpenATV, dokładnie w wersji 7.2. Jeżeli znacie urządzenia oparte o Linuxa, no to myślę, że jest to dla Was wszystko tutaj bardzo jasne i czytelne. Natomiast osoby, które pierwszy raz dopiero spotykają się z tego typu urządzeniami, no to myślę, że mogą mieć nieco tutaj problemów, jeżeli chodzi o taką wstępną konfigurację i przynajmniej wyszukanie kanałów telewizji naziemnej. Dlatego też pokażę Wam, jak to szybko możecie zrobić. Czyli z tego panelu przechodzimy sobie do ustawień. Następnie przechodzimy do tuner i wyszukiwanie kanałów. I teraz zobaczcie, mamy konfigurację tunera. Jeżeli sobie wejdziemy w konfigurację, to widzimy zarówno tuner A, czyli tuner satelitarny DVB-S2, jak też tuner, który nas będzie dzisiaj interesował, czyli tuner DVB-TT2, który również jest tunerem telewizji kablowej, jeżeli byście takiego tunera potrzebowali. OK, jeżeli tutaj mamy wszystko ustawione, wybrane, to przechodzimy do wyszukiwania kanałów. Kanały możemy wyszukiwać automatycznie, jak w takich klasycznych dekoderach DVB-T2 lub też ręcznie. W ustawieniach ręcznych możemy oczywiście sobie zaznaczyć, z którego tunera chcemy kanały wyszukiwać. Czy ma być to tuner A, czyli ten tuner satelitarny, czy też tuner B telewizji naziemnej. My będziemy oczywiście korzystać z telewizji naziemnej dzisiaj. I też możemy w tych ustawieniach na przykład zmienić ten tuner telewizji naziemnej na tuner telewizji kablowej. I co dalej? Możemy skanować na przykład po wybranych kanałach, po częstotliwościach, więc tutaj jest dowolnie. I też możemy tutaj ten kanał sobie wybrać ręcznie, czyli na przykład nasz multiplex nadaje na kanale 21. Wybieramy ten kanał i wyszukujemy sobie wszystkie programy, które są z danego multiplexu. Oczywiście możemy też skanować tylko kanały FTA, mamy tutaj dużo tych różnych ustawień. Ja dzisiaj pokażę Wam tutaj skanowanie automatyczne. Zobaczcie, wchodzimy w skanowanie automatyczne i teraz wybieramy, czy chcemy przeskanować zarówno kanały satelitarne i kanały naziemne, czy na przykład tylko satelitarne, tylko naziemne. My nie chcemy satelitarnych kanałów teraz skanować, więc dajemy nie. Chcemy przeskanować kanały telewizji naziemnej. Skanowanie sieci tutaj możemy zostawić, albo też możemy tutaj zaznaczyć jako nie. Jeżeli sobie to zaznaczymy, żeby wyczyścić przed skanowaniem, to stare kanały, stara lista kanałów zostanie usunięta i będziemy mogli sobie wyszukać i zapisać od nowa te kanały. Później klikamy OK i następuje wyszukiwanie kanałów. Ja już to zrobiłem, więc teraz od razu sobie może wyjdziemy z tych ustawień i przejdziemy sobie do listy kanałów. Jak widzicie, możemy sobie wyszukiwać kanały wszystkie. Następnie w
opcji satelity mamy na przykład właśnie kanały telewizji naziemnej lub też kanały telewizji satelitarnej. Jak sobie wejdziemy w kanały telewizji naziemnej, to są właśnie te kanały, które mi się wyszukały. Jak widzicie, są tutaj też na liście płatne kanały z multiplexu Polsatu. Natomiast możemy na przykład sortować po nadawcy i wówczas, zobaczcie, wybieramy sobie emitela, ponieważ tutaj emitel nadaje telewizję naziemną i wówczas mamy wszystkie kanały dostępne z telewizji naziemnej. No i tak to wygląda dokładnie, jeżeli chodzi o listy kanałów. Wszystkie te pozostałe kanały, czyli na przykład te listy kanałów satelitarnych, które tutaj widzicie, są to listy, które oczywiście sobie wgrywamy już do urządzenia sami, czy też są wgrywane przez producenta, tutaj w tym przypadku przez sklep. I właśnie jeżeli sobie wchodzicie na przykład na nadawców, to mamy tutaj już gotowe listy kanałów poukładane, na przykład listy dla Kanał Plus i tutaj jest dokładnie ta lista według tej kolejności, jaką oferuje Kanał Plus ułożona i tak dalej, podobnie dla Polsatu, czy też dla jakichś tutaj innych platform. Natomiast tak jak wspominałem, nas będzie interesowała ta lista kanałów naziemnych, którą my sobie wyszukaliśmy, czyli ta lista emitela. Minus na pewno taki, że tutaj nie mamy ułożonych kanałów według kolejności LCN, tak jak w takich zwykłych dekoderach. Te kanały są tutaj porozrzucane. No i żeby taką listę sobie poukładać, to musimy sobie taką listę stworzyć na komputerze, wgrać sobie do tego naszego dekodera, więc jest to nieco trudniejsze niż w przypadku klasycznych dekoderów, natomiast daje to znacznie też większe możliwości, jeżeli chodzi o samo urządzenie. Natomiast jeżeli chodzi o kanały, które zostały wyszukane, to muszę Wam powiedzieć, że bez problemu wszystkie multiplexy, wszystkie kanały zostały wyszukane i zapisane na tej liście kanałów. Kanały również z multiplexu 8, są też kanały z Polsatu. Oczywiście, jeżeli sobie wejdziemy na tą pełną listę, czyli na przykład kanał wydarzenia 24, również tutaj będzie Wam działał. Na liście kanałów od razu mamy znaczniki, czyli widzimy na jakim kanale, jaki program, na jakim etapie nadawania obecnie jest. Więc mamy tutaj ten podgląd na tym pasku głównym. Natomiast w bocznym oknie mamy od razu też pasek postępu, widzimy tytuł, odcinek, rok produkcji, wiemy co jest obecnie nadawane. Może zobaczcie sobie to na jakichś innych tutaj pozycjach, na przykład mamy serial, tutaj Pierwsza Miłość, mamy odcinek, wiemy na jakim etapie jesteśmy oglądania. Mamy świetny, szczegółowy opis, mamy też wymienionych reżysera, obsadę, aktorów i tak dalej. Widzimy też kolejne pozycje programowe dla tego kanału. Dodatkowo jeszcze jest przycisk info na każdym takim kanale, gdzie możemy ten opis sobie rozwinąć na większym ekranie, przez to jest bardziej czytelny. Możemy też od razu taką pozycję dodać do timeru, czy na przykład zaprogramować nagranie takiego materiału. Tak więc jeżeli chodzi o tą obsługę, no to jak widać bardzo dobrze to wygląda. Teraz zobaczcie, jak może działa ten dekoder, czyli jak wygląda kwestia zmiany kanałów, obrazu, obsługi. No i zobaczmy, jak widzicie, czas reakcji na zmianę kanałów bardzo szybki. Po zmianie kanałów jest takie delikatne spowolnienie, natomiast jest to charakterystyczne dla wszystkich dekoderów opartych o procesory High Silicon. To są kanały testowe, więc tego nie będziemy mieli. Natomiast przechodzimy dalej. I jak widzicie, bardzo szybkie, płynne odtwarzanie i też zmiana kanałów. Czyli pod tym względem wydaje się, że dekoder z Gemma H8-2H spisuje się bardzo dobrze. Teraz, jeżeli chodzi o takie opisy informacji, to zobaczcie. Mamy tutaj informację, jaki kanał oglądamy, co jest obecnie nadawane, co będzie nadawane w następnej kolejności i jeżeli przejdziemy strzałką w prawo, to od razu mamy opis tego, co na danym kanale jest nadawane, czyli możemy sprawdzić sobie kolejną pozycję i też dalsze pozycje w ciągu dzisiejszego dnia i kolejnych dni bezpośrednio z tego głównego panelu, z tego głównego menu i to naprawdę, jak widzicie, świetnie wygląda. Możemy też z tej pozycji sprawdzać program dla kolejnych kanałów, czyli takiej mini EPG już na tym pierwszym pasku ekranowym, czyli jak widzicie bardzo dużo tych informacji. Natomiast same informacje główne, no to oczywiście w jakiej rozdzielczości
jest dany program nadawany, czy są jakieś tutaj funkcje dodatkowe, interaktywne na tym kanale i tak dalej. Jest też data, godzina. Mamy też bardzo czytelną oś, pasek postępu, więc myślę, że wygląda to bardzo ciekawie. Teraz jeżeli chodzi o przycisk info na oglądanym kanale, to jak widzicie mamy tutaj szczegółowe informacje. Możemy właśnie przejść do timerów, czyli przycisk zielony i na przykład sobie zaprogramować takie nagranie lub też uruchomienie, przełączenie się dekodera o danej godzinie na wybrany kanał. Możemy też przełączyć się na kanał i od razu rozpocząć nagrywanie, czyli jak widzicie mamy aż trzy możliwości. Mamy tutaj też wyszczególnione wszystkie opisy i tak dalej, daty rozpoczęcia, czasy nagrania, przesunięcia, nazwę kanału, z którego nagrywamy i też lokalizację, gdzie te nagrania będą zapisywane. Czyli tutaj mamy pełną kontrolę, na razie tego nie będę zapisywał. No i teraz też możemy przejść z tego miejsca już od razu do EPG dla tego wybranego kanału, czyli mamy takie EPG klasyczne w formie listy, gdzie widzimy, co będzie w następnej kolejności na tym kanale nadawane dla dzisiejszego dnia i też kolejnych dni tygodnia. Zauważcie, że po prawej stronie mamy dokładne opisy poszczególnych odcinków pozycji programowych i też zawsze możemy jeszcze przycisnąć info dodatkowo i wówczas ten opis będzie na tym większym ekranie. Tak więc jak widzicie, tutaj mamy bardzo czytelne to EPG dla poszczególnego kanału. Natomiast oczywiście możemy też przejść EPG dla wielu kanałów, czyli to klasyczne. I teraz w tym klasycznym EPG widzimy, co jest na poszczególnych kanałach obecnie nadawane. To EPG jest w takiej formie listy, czyli też czytelne. Natomiast jest to oczywiście dla pozycji teraz, dla pozycji następnej, no i też możemy kolejne pozycje na kolejne dni sobie w ten sposób sprawdzać. Pamiętajcie, że to EPG działa z pozycji tego przycisku info. Natomiast jeżeli sobie teraz przejdziemy do głównego EPG na pilocie, to mamy takie EPG klasyczne, bardzo czytelne, znane z telewizorów, z czytelną osią postępu. Mamy tutaj oś też czasu i możemy sobie tutaj dokładnie już przeglądać wszystkie pozycje programowe dla wybranych kanałów. Oczywiście pod spodem mamy oglądany kanał, to nam się nie zmienia, a my możemy sobie sprawdzać, co na innych kanałach, o jakiej godzinie jest nadawane i też będziemy mogli sobie bez problemu dodawać takie nagrania właśnie z tej pozycji, z tego EPG do naszej listy nagrań, zaprogramować sobie nagrania na tym urządzeniu. Czyli jak widzicie, mamy dwa rodzaje tego EPG, czyli to, które Wam pokazywałem spod przycisku info, czyli w formie tej listy, oraz to telewizyjne, które już jest bezpośrednio pod przyciskiem EPG, którego możemy sprawdzać programy oraz też sobie programować nagrania. Kolejną bardzo ciekawą funkcją jest automatyczny timeshift, czyli dekoder automatycznie po zmianie kanałów rozpoczyna zapisywanie nagrania i będziemy mogli w każdej chwili cofnąć się do początku takiego nagrania. Przyciski na pilocie i teraz zobaczcie, cofamy się tutaj na osi czasu, na przykład razy tutaj weźmy 32 i przechodzimy do początku tego nagrania i oglądamy materiał od momentu, kiedy pierwszy raz na ten kanał się przełączyliśmy. Czyli nie musimy uruchamiać za każdym razem funkcji timeshift, ta opcja będzie uruchomiona domyślnie. Natomiast możemy też tą funkcję wyłączyć, możemy ustawić też czas, po jakim ta funkcja timeshift będzie uruchomiona, na przykład po 2 sekundach od zmiany kanału, po 5 czy też jakimś dłuższym okresie czasu, to wszystko macie możliwość ustawienia już bezpośrednio z ustawień samego dekodera. No i teraz chciałem Wam pokazać kolejną funkcję, czyli nagrywanie materiału wideo bezpośrednio z pilota tutaj naszego dekodera, czyli przycisk nagrywania na pilocie i zobaczcie, mamy tutaj kilka opcji do wyboru. Możemy dodać nagranie, które zatrzyma się po aktualnym zakończeniu programu. Możemy dodać nagranie na czas nieokreślony, czyli cały czas będzie zapisywane tyle, ile wystarczy nam pamięci w naszym dysku zewnętrznym, czy też podłączonym pendrive'ie. Możemy też zaprogramować nagranie na określony czas, czas rozpoczęcia, zakończenia tego nagrania, czyli jak widzicie mamy bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o konfigurację. Dodajemy nagranie, start i po tutaj 3 sekundach to nagranie nam się rozpoczyna. W tym momencie materiał jest zapisywany na
podłączony dysk do tego dekodera. Jeżeli chcemy zatrzymać nagrywanie, znowu przycisk nagrywania i klikamy zatrzymaj nagranie. I teraz zobaczcie, przechodzimy do listy naszych nagrań. Ja sobie tutaj zarysowałem kilka takich krótkich nagrań i jak widzicie, mamy świetne opisy, czyli od razu widzimy tytuł nagrania, wiemy jaki to był odcinek, dokładnie którego sezonu, jaka nazwa nagrania i mamy też po prawej stronie bardzo dokładne opisy tej pozycji, czyli wszystkie dane z EPG również zapisują się na liście naszych nagrań, czyli później nie musimy zastanawiać się, co to było za nagranie, co to był za program, tylko od razu widzimy, że to jest tytuł programu, jego odcinek, kiedy był nadawany, jaki był czas tego nagrania i mamy też pełen opis tego programu, czyli jak widzicie, idealnie dopracowane oprogramowanie pod tym względem, dlatego też na pewno takie właśnie funkcje wyróżniają dekoder z Gemma H8 od takich klasycznych dekoderów DVB-T2. To teraz może sobie jeszcze zobaczmy czas uruchomienia się tego dekodera. Wyłączymy go tutaj w tryb czuwania. Weźmiemy sobie stopper. No i teraz power, czas, start. I zobaczmy, ile dekoder potrzebuje. Jakieś 3 sekundy na uruchomienie się z trybu czuwania. Czyli również bardzo szybkie działanie, bardzo szybki start takiego dekodera. I już mamy oczywiście dostęp do wszystkich kanałów. Możemy oglądać sobie materiały na tym urządzeniu. I to by było tyle, jeżeli chodzi o tę telewizję naziemną. Tak więc jak widzicie, dekoder bardzo dobrze radzi sobie z odbiorem kanału telewizji naziemnej. Bardzo dobrej jakości głowica w tym dekoderze została zastosowana. Świetne EPG, świetne opisy, świetne nagrywanie, programowanie nagrań. Automatyczna funkcja timeshift. Czyli pod względem telewizji naziemnej mamy naprawdę świetnie dopracowane oprogramowanie i jedyne czego można tutaj brakować to możliwości łatwego układania list kanałów lub też automatycznego ułożenia kanałów według kolejności LCN. Tutaj niestety, żeby te kanały sobie poukładać we własnej kolejności, to już potrzebujemy nieco więcej wiedzy, połączenia z komputerem, stworzenia własnych list ręcznie kanałów i poukładania sobie ich w takiej kolejności, która będzie nam najbardziej odpowiadała. Natomiast do tego od razu Wam mówię, potrzebujecie już nieco więcej wiedzy odnośnie działania systemu OpenATV, o działania tunerów na systemie Linux. Oczywiście sam dekoder, jeżeli chodzi o takie proste ustawienia, to oczywiście możemy zarządzać obrazem, zarządzać dźwiękiem. Tutaj zobaczcie, wybór źródeł sygnału, też rozdzielczości itd., itd. Mamy też możliwość zmiany parametrów obrazu, jasność, kontrast, barwa itd. Mamy też ekrany testowe, ustawienia pozycji, rozmiaru. Tych ustawień jest bardzo dużo, podobnie odnośnie dźwięku, odnośnie właśnie nagrywania i funkcji timeshift. W funkcji timeshift, zobaczcie, to jest właśnie to, co Wam wspominałem, czyli na przykład po jakim czasie ma się nam ta funkcja timeshift uruchamiać od włączenia jakiegoś kanału i tutaj nawet do 5 minut od włączenia możemy taką funkcję wybrać, minimalnie są to 2 sekundy. Tutaj również pozostałe ustawienia, tego nie będę Wam wszystkiego pokazywał, bo nam by nie wystarczyło kilka godzin, żeby to wszystko sobie posprawdzać. Natomiast tak na szybko tylko właśnie pokazuję Wam takie najważniejsze funkcje odnośnie interfejsu, zarządzania, wyglądu, ustawień tego dekodera, więc jak widzicie, tych możliwości pod każdą pozycją jest naprawdę bardzo dużo. Zarządzanie przyciskami na pilocie, które również możecie sobie programować pod danymi funkcjami. Zobaczcie, też mnóstwo ustawień. Oczywiście zarządzanie poprzez HDMI CEC, czyli sterowanie naszym telewizorem bezpośrednio z pilota. Zarządzanie tutaj właśnie kanałami. Następnie ustawienia zaawansowane, tutaj też są tryby konfiguracji, zarządzanie pozostałymi funkcjami. Tak tylko na szybko Wam pokazuję takie podstawowe, najważniejsze funkcje, w jakie ten dekoder został wyposażony, ponieważ nie to jest akurat tematem naszej dzisiejszej recenzji. Natomiast jak widzicie, możliwości są olbrzymie. Tutaj z kolei mamy całe zarządzanie EPG, ustawienia odnośnie EPG, również tutaj kilka stron tych ustawień, tych funkcji jest no multum tak naprawdę,
Wszystko to możemy sobie konfigurować od pasków info poprzez infobary i tak dalej, ustawienia graficzne, jakieś pikony i tego typu rzeczy. To wszystko możemy sobie ręcznie ustawić, skonfigurować tak, żeby ten dekoder jak najbardziej odpowiadał naszym preferencjom. To są oczywiście wszystkie ustawienia, jeżeli chodzi o konfigurację samego urządzenia. Możemy oczywiście przejść do systemu, ustawienia tej sieci, ustawienia tutaj sieci LAN, czy też sieci Wi-Fi, jeżeli byśmy podłączyli jakiś adapter. Też to wszystko sobie tutaj możemy konfigurować, zarządzać hasłami, dostępem zdalnym do urządzenia po sieci, czy też dostępem z sieci zewnętrznych. Mamy tutaj cały menadżer oprogramowania, aktualizacji oprogramowania, przywracania systemów, instalacji systemów poprzez online i tak dalej. Zarządzanie modułami dostępu warunkowego, czyli właśnie tych kart dostępu warunkowego, zarządzanie ustawieniami OSCAM. Możemy oczywiście z tego miejsca już przejść do aplikacji E2i Player, gdzie mamy dostęp do różnych tutaj serwisów multimedialnych, jak aplikacji YouTube, jak tutaj aplikacje, jak widzicie, CDA, Ekino, Filmy, Filman i tak dalej. Z tego wszystkiego będziecie mogli jak najbardziej na tym dekoderze sobie również korzystać, czyli te wszystkie aplikacje VOD też będą bardzo dobrze Wam tutaj działały. Co ponadto, oczywiście możemy przejść do wtyczek i tutaj są już wtyczki zainstalowane domyślnie przez producenta. Jak widzicie, są to takie najbardziej popularne, czyli to właśnie zarządzanie OSCAM, listami kanałów. Mamy Open Web If do tutaj zdalnej konfiguracji dostępu do urządzenia. Są to aplikacje do pobierania pikonów i tak dalej. Natomiast mamy też możliwość bardzo łatwego pobierania kolejnych wtyczek, aplikacji. Tak więc jak widzicie, możliwości tego dekodera są ogromne. No i tutaj w kilka minut nie jestem w stanie pokazać Wam pełni jego funkcji, pełni jego możliwości. Natomiast macie okazję przynajmniej częściowo zapoznać się z tym, co oferuje Zgema H8-2H. Ok, z mojej strony to by było już tyle. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego dekodera, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja będę jeszcze przez jakiś czas sobie testował różne funkcje tego dekodera, więc będę też chciał odpisywać na Wasze pytania, oczywiście w miarę możliwości. Jeżeli materiał dzisiejszy Wam się podobał, to oczywiście proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału i zapraszam oczywiście do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!